Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gotuj z Ewą. W dzisiejszym dniu pokażę Wam udawane sushi, czyli sushi z ogórka. Kto jeszcze nie próbował, nie widział przepisu, zapraszam do oglądania. W pierwszym kroku musimy porządnie wyszorować ogórki, gdyż nie będziemy obierać ze skórki. I obcinamy sobie końcówki, żeby były w miarę równe. I teraz musimy je pokroić na plastry. Możecie to zrobić za pomocą owieraka, ale mój jest szerszy jak ostrze, dlatego odpada. Mam jeszcze taki hebelek do kapusty i z tego skorzystam. Dobrze. Przygotujemy sobie najpierw ręcznik papierowy, bo musimy odkładać te ogórki do odsączenia z nadmiaru wody. To jest akurat na sprawę ten pierwszy. I tak plasterek po plasterku będziemy odkładać na ręcznik. O, nawet dobry sposób to jest. Przykrywamy kolejnym ręcznikiem i odciskamy go troszeczkę, żeby tej wody nam zostało jak najmniej, bo ona będzie nam przy zwijaniu przeszkadzać, więc dobrze by było ją dobrze odsączyć. Trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć, bo to jest ostre, więc tak z wyczuciem. I odciskamy drugą warstwę. Dobrze, to nam będzie schło, a my przygotujemy sobie folię. Folię spożywczą musimy sobie ułożyć na blacie, żeby nam to ułatwiło później zwijanie naszego sushi. I teraz układamy rząd. Musicie patrzeć przy kupnie, aby ogórki były długie, bo jak złączycie, to Wam nie wyjdzie. Jeden na drugi delikatnie nakładamy, tworząc sobie jakby nasze nori w ten sposób. Rozsmarujemy ten serek w miarę równomiernie, jeżeli się uda. A jak nie, to nie apteka, to widzicie. A dziedzic, dobrze. Ja tu cały czas rozsmarowuję ten serek, żeby było w miarę równo. Nie jest to takie trudne, ale troszkę czasu przy tym zejdzie. Jeśli chodzi o serek, to ja mam akurat śmietankowy Almette, ale może to też być Philadelphia, Turek śmietankowy, no co tam lubicie, bo tam dużo jest tych serków śmietankowych. Na to położymy łososia. Ja akurat mam, ile tu jest gram, Wam powiem, 100. Także na to powinno wystarczyć 100 gram. Ok, mniej więcej tyle uważamy, że wystarczy. Sprawdzimy, jakie awokado Sławomir zakupił, bo wiecie, z tym awokado to jest różnie. Troszeczkę plamy ma, ale weźmiemy te ładniejsze. Pokroimy to w kosteczkę, ale można też obrać ze skóry i pokroić w paski o mniej więcej takiej samej grubości. Wydobywamy nasze awokado.
i drugą połówkę robimy. Dobrze, i zaczynamy zwijać. Podchwycamy naszą folię i zwijamy. Przygniatamy sobie to trochę, bo inaczej to by było bardzo, bardzo szerokie w obwodzie, a tego nie chcemy. Po zwinięciu rulonik wygląda w ten sposób. Możemy go jeszcze sobie pozaciskać, pociaśnić. No już teraz pozostało nam tylko kroić. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywa ostry nóż. Także jak znalazł ten prezent? Robimy kolejną część, tą drugą część tego ogórka, bo jeszcze mamy produkty, więc wyrobimy. Do takiego rodzaju sushi lepiej nadają się, słuchajcie, środki ogórków, te miękkie, z gniazdami nasiennymi. One są bardziej miękkie i lepiej zawijają się. Te już na końcach, takie twardsze, to raczej więcej pracy potrzebują, żeby się zawinęły, więc będziecie wykonywać, to zwróćcie na to uwagę, że te środki są lepsze. Ale samo danie, słuchajcie, jest przepyszne. Przepyszne, ketogeniczne, nie zawiera tutaj węglowodanów, zdrowe, można taką lekko strawną kolację sobie zrobić bez problemu. Jeszcze zwróciłam uwagę ze Sławkiem, że my mamy pstrąg łososiowy, ale w smaku jest taki sam, więc nie ma sprawy, może iść. Tak pokrojony jest ta rybka, że zobacz, trzeba... Starajmy się też równomiernie rozciągnąć awokado, żeby nam nie wypadało przy krojeniu. Samo zawijanie jest najtrudniejszym etapem przygotowania tej sushi, ale warte wykonania, bo jest bardzo pyszne. Ja jestem zwolennikiem czarnego sezamu, więc to, co jest dla mnie, jest z czarnym sezamem. Sławek nie przepada, więc nie będzie miał czarnego sezamu. I teraz tak, co mam do powiedzenia moim widzom? Moi widzowie, jest to praca dość żmudna, wręcz kosmetyczna. Musicie bardzo ostrożnie to robić, bardzo ostrożnie to układać, ale uwierzcie mi, warto, bo nie spędziłam przy tym więcej jak 20 minut, a zobaczcie, jaka pyszna kolacja, lekko strawna, zdrowa, jest już gotowa.
Więc zapraszam wszystkich sięgać po przepis, próbować, odważyć się zrobić, bo jest warto, jest przepysznie, zdrowo przede wszystkim. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcję kanału, bo jeszcze nie miałam okazji, i zapraszam na nasze kolejne wideo.